Zachariasz, którego dzisiaj słuchamy, to był taki prorok, który działał ledwie 2 lata. Bardzo niewiele, jak pomyślimy sobie o 20 paru wiekach historii zbawienia. 2 lata to jest właściwie nic. A jednocześnie jego słowo, jego autentyczność, jego wiara były na tyle ważne, że w całej tej wielkiej rzeszy ludzi, milionów ludzi, którzy przewinęły się przez historię zbawienia, pamięć Kościoła zatrzymała się na nim. Bardzo lubię przeglądać taką stronę na Facebooku, która zresztą ma też wydanie książkowe, nazywa się Historia jednego zdjęcia. Pamiętam, jak kiedyś zobaczyłem tam zdjęcie z 96 roku, gdzie na zdjęciu w takich okularach jak denka od butelek w kuchni stoi alumn pierwszego roku seminarium gdańskiego Jan Kaczkowski, który miał ogromne problemy ze wzrokiem i który doszedł do święceń, podobno decyzja za tym, żeby go wyświęcić, brzmiała tak: jeżeli umie liczyć pieniądze, to święcić. I to było takim koronnym argumentem za tym, żeby ksiądz Jan został księdzem. Co się okazało? Ten alumn, który na tym zdjęciu wyglądał tak właśnie nie za ciekawie i tak wyglądał właśnie bardzo przeciętnie, za kilka lat, za kilkanaście lat od tamtego zdjęcia dla wielu milionów Polaków stał się wzorem księdza, tego, jaki powinien być ksiądz. I to jest tak samo, to znaczy to nie zawsze tak jest, że trzeba zrobić coś, co będzie trwało kilkanaście lat. Nie zawsze tak jest, że zrobimy coś, co zobaczy miliony. Być może będzie to jeden bardzo drobny element miłości, drobny gest, który ktoś zauważy i zapamięta. To będzie nasz wkład, tak jak proroka Zachariasza w historię zbawienia. Bardzo istotny, choć wydaje nam się bardzo krótko trwający. Pamiętam, że jak byłem młodym chłopakiem, pojechałem kiedyś za granicę i tam któregoś dnia na obiedzie postawiono przede mną taką potrawę, że zupełnie nie wiedziałem, jak się za nią zabrać, ale głupio mi było zapytać i tak czekałem, aż gospodarze zaczną jeść, a gospodarze najwyraźniej z grzeczności czekali, aż ja zacznę, aż do momentu, kiedy ten gospodarz się zorientował, co się dzieje, i tak roześmiał się, no i w końcu zaczął jeść. Ja też już wiedziałem, jak to zrobić. I dzisiaj uczniowie boją się pytać Jezusa, chociaż nie rozumieją. Nie wiemy dokładnie, dlaczego się boją, czy obawiają się jego reakcji, czy jest im wstyd przed nim, a może przed sobą nawzajem. W każdym razie nie pytają. No i wiemy, że w naszym życiu też się takie sytuacje zdarzają, że właśnie nie pytamy kogoś, może się wstydzimy, może się obawiamy reakcji, może jeszcze jakieś inne są powody. A czasami to dotyczy też naszej relacji z Bogiem, że Pana Boga nie pytamy, chociaż nie rozumiemy, chociaż chcielibyśmy więcej wiedzieć. I tu te powody, wydaje mi się, mogą być trochę inne. Czasami mogą być związane z jakąś obawą o wiarę, czy słabością wiary, z takim pytaniem, czy ja w ogóle uzyskam odpowiedź, jeżeli będę pytał. Czasem to może być taki niepokój o to, jaka ta odpowiedź będzie. Czasem ktoś może się domyślać w ogóle odpowiedzi i tak woli nie pytać, żeby się nie upewnić co do tego, co będzie dla niego niewygodne. Różne mogą być te powody, ale intuicyjnie z tej Ewangelii myślę, że można wyczytać, że pewnie dobrze byłoby, gdyby uczniowie zapytali. I my rzeczywiście też możemy Pana Boga pytać. Może nie zawsze odpowie, ale kiedy odpowie, to będziemy w zupełnie innym miejscu, niż byliśmy nie pytając. I myślę, że szczególnie właśnie wobec tego pytania Pana Boga obiecujące są słowa Jezusa z innego fragmentu Ewangelii, kiedy mówi: szukajcie, a znajdziecie, proście, a będzie wam dane, pukajcie, a otworzą wam.